Zjedliśmy trochę smakołyków z całego świata, jak tosty z pastą krewetkową, przysmak kuchni chińskiej, sajgonki tajskie, portugalskie croissanty, takie trochę inne, na słono z szynką dojrzewającą serem. No i dużo fajnych rzeczy i polskiego chłodnika nie zabraknie, takiego z miętą. Chodzi o dzień dzisiejszy. Na śniadanie mistrzu Bistro Dobra Zmiana przygotowała parę propozycji. Pierwszą propozycją jest bułeczka bao. Bułeczka bao jest to taka bułeczka robiona na parze. W środku mamy mostek wołowy. Alternatywą dla tego jest baozi, czyli takie włoskie, przepraszam, indyjskie pierożki, które są z kurczakiem. Mamy tam też sos hoisin, czyli taki sos sojowy z nutą śliwki. Ewentualnie możemy zaproponować też mule. Mule są na bazie mleka kokosowego. Mamy tam zieloną pastę curry, liść limonki, także są takie lekko pikantne i orzeźwiające. I mamy jeszcze jedną ciekawą propozycję, nawet wiele więcej, ale może powiem tylko o jednej, bo tylko to zajmie akurat. Mianowicie currywurst. Currywurst jest to taka kiełbasa, która jest robiona przez nas w stylu niemieckim. Mamy tam ketchup, mamy tam również bułeczkę. I mamy również francuski chłodnik, który jest robiony na bazie pora i jajka, taki kremowy, delikatny. Mamy tutaj sery kozie i owcze od zwierząt własnej hodowli. Serwujemy dzisiaj kanapeczki na spróbowanie z tymi serkami i z chlebkiem własnej roboty. Są też sery wędzone, mamy jogurty. Nawet jest dzisiaj dostępny chłodnik na kozim jogurcie, także zapraszamy. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement il n'y a plus d'espoir. Jesteśmy tutaj z wolontariatu przy schronisku dla zwierząt w Białymstoku. Uczestniczymy po raz kolejny w śniadaniu mistrzów i jest to bardzo fajna akcja, na której również możemy pokazać nasze psy do adopcji, opowiedzieć o zasadach adopcji, ewentualnie jeżeli ktoś ma pytanie, chciałby adoptować psa albo się zastanawia, czy jest też właściwym domem dla psa, to też można przyjść z nami porozmawiać i dowiedzieć się czegoś o naszych podopiecznych oraz na tym, że no, warto adoptować psa, bo można tego psa mieć w domu. Jestem tutaj pierwszy raz i bardzo mi się tutaj podoba, bo mamy różne zakątki świata, mamy różne dania, których możemy tutaj spróbować i przede wszystkim możemy się spotkać ze znajomymi.